Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcineczek z gry This War of Mine. Ostatnio coś tam troszeczkę pozwiedzaliśmy, ten magazyn, tam chyba dużo strzelaliśmy. Także dzisiaj pewnie będziemy sobie dalej lecieć z historią. Powróciliśmy, tutaj Esma ma paskudne rany. I Malik jest chory, ale dochodzi do siebie, ona ma paskudne rany. Także ona jest troszeczkę ranna, ciężko chora, ciężko ranna. No... Dziwi mnie to, bo miałem wrażenie, że ostatnio lepiej nam szło, ale dobra, weźmy sobie tutaj, zejdziemy, on też już może wstać. Najwyżej będziemy spać, chociaż mamy jedno jedzonko. To mi się nie zadowala za bardzo, bo ona jest głodna, ciężko chora, ciężko ranna i taka ciężko ranna, ja nie wiem, czy ona da radę pójść, wyjść gdziekolwiek. Ale niech schodzi, weźmy sobie tapsę, weźmy sobie bandaż, także może się wyleczy. Jest minus 3. Będziemy musieli do pieca podrzucić jeszcze. Patrzcie, teraz schodzi tu. Aha, tu schodzi schodami, to tu się skacze. No dobra. Dobra, chodź pan, no chodź. Tobie się uda jeszcze zrobić jakiś opał. Mogłaby zrobić opał. Ze dwa opały mogłaby zrobić. Jeszcze zobaczymy, jak to nam ten. No jest minus 3, więc byśmy sobie tutaj ciepełko rozpalili, bo nam trzeba ciepełko. Tam wydaje mi się, że dużo tej historii nie zostało już nam. Z nadzieją, że nie zostało, z nadzieją, że za niedługo ją będziemy, wiecie, gdzieś tam kończyć, bo ona już długo trwa, szczerze mówiąc, naprawdę. Naprawdę długo już trwa ta seria. Także zobaczymy. Dajcie mi sekundkę. Okej, dobra, już jestem, tam musiałem sobie sprawdzić, czy mi się tam wszystko nagrywa, że tak ujmę. Bo nie chciałbym nagrać, w sensie, wiecie, mieć, mówić i nie nagrać, o tak powiem. Tu możemy wzmocnić ten piec, fajny, ulepszony piecyk, a i dużo nam nie brakuje na ulepszony piecyk, patrzcie. Dużo wydajniej, kurde, i mniej opału, ale tylko dwa te nam trzeba, kurde, ale byśmy dali radę, to mamy. Piecyk lepszy byłby spoko, bo ten jest taki troszkę słaby. Dobra panienka, jedz to wszystko. Wiem, że się czujesz słabo i można powiedzieć ha. Ale 14 dzień, no 14 dni żeśmy wytrwali. Jak już żeśmy wytrwali 2 tygodnie na tej całej wojnie i mrozie, to nie jest źle. Bierze leki, ciężko chora, opatrzona. No ale teraz z drugiej strony moglibyśmy nią iść nadal gdzieś. Ona niby jest ranna, ale tam już, tam gdzie pójdziemy, to już tam nie ma jakichś bandzioków. Tylko obawiam się tego, że ona będzie powoli chodzić, nie? I troszkę mnie to boli. On jest głodny? Nie. On jest głodny lekko, ona jest lekko głodna. I chyba nie ma żadnych nowych informacji, nie? Tak mi się wydaje. Muszę pozbierać informacje, to ona. A on, masz jakieś nowe, panie? Nic nie masz. Wojsko przetrzymuje niewinnych ludzi. To już chyba było. Tu już chyba pozabijaliśmy wszystkich, tak mi się wydaje. No. Tak mi się wydaje oczywiście. Dobra, ja myślę, że pójdą na głodzie, nie będziemy tutaj się... skończymy ten dzionek, nie będziemy tutaj tak za bardzo przedłużać tego. Zobaczymy, jak to się będzie miało jedno do drugiego. Tak, plac główny mamy odwiedzony. Do klubu muzycznego sobie podejdziemy. Ona niech szuka, on śpi w łóżeczku. Klub muzyczny podobno tam jest bezpiecznie w klubie muzycznym, więc ja bym nie brał żadnych pistoletów, niczego. Wziąłbym tylko właśnie taki łom, siekierę i jakiś może jeden ten. Także spoko. Wiecie co, łom może nie. Wezmę sobie może kilo. Może kilo będzie lepszy. No dobra. Idźmy zobaczyć, co tam jest w klubie muzycznym. Podobno fajnie mówili, że jest fajnie w klubie muzycznym. Okej. I podobno ma nie być ludzi, tak? No ona jest ranna, ale jak coś to mamy siekierę w razie co. Chodzisz pani? O, dobra, można z tym ziomkiem porozmawiać. No jest troszkę ranna, no ale cóż możemy poczynić. Jak leci? Bar otwarty? Tak, dzięki. No dobra, pogadali. Bar otwarty, tak, dzięki, nara. No o, toż to potężny budynek do zwiedzenia, to my chyba dzisiaj nie damy rady tego. W sensie w tym dniu, 14, nie? Ja trzeba mieć jakieś pieniądze, jakiś handel wymienny, dobra, weźmiemy to wszystko. Dobra, panie, schodź.
Oj, ona idzie, za pierś się trzyma, no ale idzie, no nie ma wyjścia, no musi robić, musi kurde chodzić, musi, chociaż jest ranna i ciężko chora, musi chodzić, to nie wiecie, wojna z COVID-em to, no musi robić po prostu. Nikt tutaj za nią tego nie zrobi niestety, więc pozostaje jej to do zrobienia. Klub muzyczny, ja się bardzo dziwię, że klub muzyczny nadal działa, ponieważ mógłby już nie działać. Skoro jest tu tyle wojska, tego wszystkiego, to jakieś kluby muzyczne, tu ten, kurde. Wiecie jak to jest, nie? Dobra, tu siedzi dwóch. Dobra, wchodzę, jak będzie coś, to... A jak ktoś chce z nami porozmawiać? Nie. Okej, okay, nikt nie chce rozmawiać? Nie, to nie, to do klubu, lecimy dalej. Ja sobie tu poprzeszukuję, to chyba mogę poprzeszukiwać mimo wszystko. Dobrze, weźmiemy. Wszystko będziemy zbierać. Czekajcie, bo chyba nie wziąłem wszystkiego, tylko wziąłem jedną rzecz. Weź wszystko, dobra. Lecimy na dół, lecimy na dół. On jest handlarz. O, handlarz jest spoko, tylko że my niestety nic nie mamy. Ale dobrze wiedzieć, że w klubie muzycznym jest handlarz, tylko że handlarz będzie biedny. No handlarz ma jedzonko, konserwy, no ale my nie mamy co za konserwy mu dać. Mogliśmy wziąć, mogłem się... Wiecie, mogłem się spodziewać, że będzie handlarz, no ale dobra. Więc to klub muzyczny. Tutaj jakieś zadanko. No dobra. O, witaj. Esma, dawno cię nie widziałem. Esma ranna. Nic się nie zmieniłaś, odkąd wszystko diabli wzięli. Sam wyglądasz nie najgorzej, Gustaw. Okej, myślałem, że ma na imię Sam, a nie Gustaw. Ładny masz lokal. Ta, było szkoda, gdyby coś mu się stało. Dzięki niemu mam po co rano wstać z łóżka. Ostatnio nie idzie najgorzej. Od waszej ostatniej transmisji mam więcej klientów. Ginęło wielu żołnierzy, uratowano wielu dobrych ludzi. Cieszy mnie to, co robicie, ale moglibyście być nieco bardziej ostrożni. Ludzie zaczynają gadać, ponoć armia was szuka. Daliście im się nieźle we znaki. Wasza praca zaczyna robić się niebezpieczna. Może przez jakiś czas się nie wychylajcie. Dzięki za ostrzeżenie. Okej. Okay. Czyli trzeba będzie troszkę unikać, bo jednak ludzie już zaczynają, już wojsko nas widzi. To ty, znam cię. Naprawdę? Nie. To przez was wszystkich się spieprzyło. Przepraszam. Nie zgrywaj, głupka, ty i twój mąż. Wasze gadanie na antenie wkurzyło tylko żołnierzy. Wyżywają się na nas, niewinnych ludziach, ale niedługo was dopadną. Dostaniecie za swoje. Okej, temu się nie spodobało chyba, że my tutaj... no to trudno, no wiecie, no niektórych się ocali, niektórzy mają wtedy gorzej. Esma, miło cię widzieć, że nic, miło wiedzieć, że nic nie jest. Ciebie też miło widzieć. Jak się masz? Dobrze, po raz pierwszy od kilku tygodni udało mi się zgromadzić zapasy jedzenia. Wasze transmisje bardzo pomagają. Panie Malika daje mi nadzieję, że wytrzymamy do końca wojny. Powiedz mu, że was wspieram. Trzymaj się, dzięki, miło to słyszeć. No i dobra, i co, coś tu więcej? Pochodziliśmy, pogadaliśmy. Co? Jak tu na górkę się dostać? Tędy? Czekajcie, a ja bym tutaj dał i ona by tu wyskoczyła przez stolik jakoś? Da rada, ona tu podskoczyć jest druga, więc tak nie chciałbym się... A, ona przez stolik, dobra, jest tu, a ona, kurde, na krzesło. Dobra, typiarka, naprawdę, nie ma co. Tylko, że tutaj załóż, nie mam chyba po co w tą stronę wychodzić, nie? Czekajcie, czy ona by tu doszła? Nie wiem, jak dotrzeć w tamto miejsce. Okej. Okay. Tędy, byś nie dotarła? Chodź, kobieto. Bo tutaj jednak jest troszkę góry. Biegaj. Biegaj, kobieto, biegaj. To, że jesteś ranna i bierzesz leki opatrzone. W ogóle nic nie znaleźliśmy w tym dniu i tak trochę mnie to przybija, bo może to być nasz ostatni dzień albo jakoś. Jak nam się nie uda ta historia, to wiecie, no cofniemy się o jeden dzień maksymalnie, nie? Czy ona tu będzie potrafiła wyjść? Będzie, przez beczunki sobie wyjdzie. No i dobra, no i to mi się podoba. To jest kobieta, kurde, odważna. Mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie na górze, nie? Żadnych żołnierzy, nikogo. Weź wszystko, panie. Czekaj, patrzmy, co tu jest. Uwolnić pogorę, dobra. Chodźmy tu na górę. A, nie można tam na górę się dostać. Okej, okay, jeszcze. Czekaj, jak to tam chodzi w ogóle? Tam ewidentnie ktoś chodzi. Jak będzie żołnierz, to będzie masakra. Tu są zabarykadowane, tu są zamknięte. Wtedy chyba można się tu na górę dostać. Czwarta.
Chciałaby wracać, bo ona... bo oni jak nie wracają na czas, tak. Oni jak nie wracają na czas, to ten, to... No to mają później jakieś problemy, nie? Że zostaje ich dzień i ciężej im wrócić. Także musimy wracać, ale już widzę, że i tak nie wrócimy, bo ona strasznie wolno chodzi. A wybrała drogę tędy, żeby wrócić, więc kawał drogi ma, także jeszcze... To jest w ogóle słabe w tej grze, bo patrzcie, ona przejdzie stąd dotąd i minie 10 minut, nie? Także no, wątpię, żeby ktoś 10 minut przechodził. Żeby ktoś 10 minut przechodził, wiecie, od stolika do stolika, nie? Także troszkę za szybko ten czas tutaj leci w tej grze, według mnie. No ale co mamy zrobić? Każda gra ma swoje mankamenty. Okej. Esma nie wróciła. Esma napotkała trudności, ale mamy nadzieję, że niedługo wróci. Malik jest bardzo blady, cały czas kaszle, wygląda na chorego. Ciekawe dlaczego, bo chłopie masz 0 stopni. Ale ona nie wróciła. I jak ona nie wróciła, no to on tutaj ma troszkę kiepską sytuację życiową, bo on nawet sobie nie pójdzie zjeść. Piec się pali, no ale jest 2 na 0, to musi ostra zima tam być. On ani nie zje, ani nic. Nim możemy jedynie nasłuchać. No i tyle w sumie. No i Malik nic nie zrobi, bo Malik nie może schodzić ani na dół, ani do góry wychodzić. No, także kiepsko. Ona nam nie wróciła. O, to jest właśnie... Może następnego dnia wróci. Także robi się ostro, że tak ujmę. Szkoda. Szkoda, że robi się ostro. Myślałem, że nią wrócimy. O dobra, wróciła, patrzcie. Malik jest bardzo blady i cały czas kaszle. Esma czuje się lepiej, musimy mieć tylko na oku. Czyli ona wróciła już teraz. Super, fajnie, że wróciła. Chodź, panienka. Niewiele się dzieje, ale fajnie, że wróciłaś. Bardzo mnie to cieszy, że wróciła. Jest bardzo głodna, chora, ranna, załamana, zmęczona. Już chyba bardziej być nie może wszystkich statusów mieć. Nadal ją możemy wyleczyć. To, że jest chora, to tam, jak to się mówi, jeden pies. Dobra, chodź, panienka. Możesz chodzić, czy nie możesz chodzić? Możesz chodzić? Patrzcie, nie może chodzić, jest chyba załamana. No weź. Dobrze, zwróć się jeden kawałku. Dajesz radę. Nic ci nie będzie. Esmeraldo, żyj. Otrzymano. Dobra robota, przyjacielu. Dzięki waszej rozgłośni zdołaliśmy uratować tych ludzi na placu głównym. Super. Oprawcy, którzy tam przetrzymywali... dostali to, co zasłużyli. Fajnie. Czyli nie musieliśmy ich zabijać. Tam ktoś się nimi zajął. Super. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Także idealnie, idealnie. Ale powiem wam... Dobra, można się ruszać. Dobra, ona też już się pewnie będzie mogła ruszać. Czy ona nie może się ruszać? Nie, nią nie mogę się ruszać. Także nie wiem dlaczego. On może chodzić, on może się ruszać, ale ona nie chce. Ona jest chyba zmęczona za bardzo. Wiecie, jak ją dam na jakiś punkt też. Spoko, czyli ona jest załamana i po prostu ma nas gdzieś. No dobra, no to... Nie ma wyjścia, trzeba dzień skończyć. Oboje się prześpią, chociaż ona jest bardzo głodna. Więc mam nadzieję, że ona nie... No, że ona się nie przekręci. Sklep z zabawkami nam doszedł. Kurde, no. Przed domem w największym sklepie z zabawkami w mieście zjawiły się chmary dzieci. Okej. Teraz jego ruiny wypełnia pustka i absolutna cisza. Spoko, ale na placu głównym też spoko, bo tam teraz już nie ma tamtych żołnierzy, to tam można byłoby, wiecie... No nie mamy tylko jedzenia, tu jeszcze w magazynie niby dużo jedzenia, ale to liczy nam cukier, a cukru nam nie potrzeba, jako że to nie jest jedzenie cukier, chyba że ja coś, wiecie, dobra, ale ja sobie zostaję. Nie wiem, czy tu już kolejny dzień przetrwam, ciężko będzie, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze ktoś nas zaatakował, kurde. Ktoś próbował nas okraść, skradł tam 11 drzewa, 5 amunicji. 5 użyliśmy, żeby ich odpędzić, ale nadal nas ten. Esma jest znowu... Paskudne rany, poważna sprawa, Malik, blady, kaszle, Esma jest już na wykończeniu. Panienka, wstajesz czy nie wstajesz? Bardzo chora. Ona w ogóle się nie może ruszać, patrzcie. Ona jest załamana i nie może się ruszać. Jak jest załamana, to pewnie nie może nią się... Szkoda, bo ona się nawet nie może się uleczyć. Ale jest, patrzcie, dochodzi do siebie, bardzo głodna tylko jest. No ale nie mamy jakim jedzenia dać teraz, bo on nie zejdzie po jedzenie.
On nie zejdzie po jedzenie, także to jest chyba nasz ostatni dzień, który będziemy tu mogli przetrwać. No nie fajnie, bo szkoda, że nią się nie możemy ruszać. Jest załamana i co? No i to jest właśnie... I to jest to, że ona nie może nic zrobić. Ale bronić się mogła, kurde. Karabinem wystrzelała jeszcze w nich, nie? Dobra, panie, nic tu nie... Nie chrzań tego, tylko dawaj, szukaj tego. On jest też przybity, no ale jak jest załamana, to faktycznie nic nie możemy nią zrobić. Esma, wstawaj, bo tu zdychniemy bez ciebie. Trzeba było o nią bardziej dbać, mi się wydaje. A Malik to tam by se poradził, mógł leżeć chory w łóżku, ciężko, nie? Ale ona, wydaje mi się, o nią powinniśmy dbać bardziej. No, nie wiem dlaczego tak zaczynaliśmy poprzedni dzień, tak strasznie byliśmy chorzy, ciężko ranni i tak dalej, bo mi się wydaje, że tak nie odniosłem tyle obrażeń w ostatnim odcinku naszym. Żebyśmy aż byli tak bardzo ciężko ranni. Ta gra czasami potrafi... Dobra, czy ja nią będę mógł gdzieś tu podejść? Pewnie nie. Bo ona nie może się ruszać przecież, nie? Ona śpi. Ona ma nas gdzieś. A on nie może schodzić w dół, nie? Esma, silna kobieta. Ja bardziej powiem, że oni z głodu szybciej padną, nie? Bo on jest bardzo głodny, ona jest też, więc... co, można sobie porozmawiać? No ale nie można sobie porozmawiać. Chociażby człowiek chciał sobie porozmawiać, to nie można sobie porozmawiać. Dobra, koniec dnia. Kolejny dzień, zostajemy w łóżeczku. No niestety nic nie poradzimy. Mam nadzieję, że będzie teraz przyjemnie. Malik nie żyje. Esma opuściła nas w nocy. No dobra. Ona i on umarli w nocy, z głodu chyba. No to wydaje mi się, że tą historia już się zakończy. 17 dni. Tak, spróbujemy od poprzedniego dnia. Chociaż ten poprzedni dzień i tak był ciężki. Jeszcze zobaczymy, bo tak troszkę słabo, że to 17 dni przetrwaliśmy. Troszkę mi się to nie podoba. Moglibyśmy ze 2 dni się cofnąć. Zaatakowano nas w nocy. Esma samobójstwo, Malik samobójstwo. Dobra, gra nas przechytrzyła tym razem. Widzicie, to są zdarzenia losowe. To nie jest tak, że codziennie jest to samo, tylko zdarzenia losowe wychodzą. I dlatego mi się wydaje, że w dniu ostatnim nie byliśmy tak ciężko chorzy, jak przychodziłem. A teraz byliśmy bardzo chorzy. Znowu nas zaatakowali. A teraz nam jej ukradli, Esma krwawi. Ale dobra, ale może nie jest aż tak źle z nią. Ale jest nadal załamana. No patrzcie, jak ja się nią nie ruszę, nie? To już jest koniec gry, nie? Nie wiem, dlaczego nie mogę się nią ruszać, to, że ona jest załamana, to niekoniecznie świadczy o tym. On jest ciężko chory, lekko ranny. Dalibyśmy radę, ale tak jak mówię. Ale tak jak mówię, no jest po prostu hardcore, bo ona się nie może ruszyć. Dobra, nasze rzeczy, co my tu mamy? Coś mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Mam jeden bandaż, wiecie, no ale skoro ona jest załamana. A załamana, z tego co widzę, nie można tą postacią ruszać, chyba że on musi z nią pogadać, ale żeby on z nią pogadał, to on musi wyjść na piętro. A on nie wyjdzie na piętro, bo on chodzi tylko po tym jednym, więc jesteśmy, wiecie, w takiej dosyć ciężkiej czarnej denie. On sobie może zrobić jakieś tabletki ewentualnie. No ale nie może zrobić, bo nie mamy żadnych ziół, niczego. Skręta mógłby sobie zapalić. O, skręta niech sobie zapali. No i tyle. No i tyle. No i koniec dnia i zobaczymy, jak już... Patrzcie, dałem koniec dnia. Coś się tu dzieje. Ktoś ma nas odwiedzić. Powinniśmy poczekać. Kto nas ma odwiedzić? Pewnie jakiś, kurde, ten. No. Ta. No i tam tak poczekać, bo ktoś ma odwiedzić. No weź, kurde. Panie, to... Dobra, śpijcie jeszcze i zobaczymy, co tam będzie, co się wydarzy. Jak nic, to będziemy, wydaje mi się, zakończać taki króciutki odcinek, sobie zrobimy. Malik ledwie się rusza, Esma krwawi. Nadal jesteś załamana? Esma, weź wstań. Patrzcie, przeżyli, ale... Ale on jest śmiertelnie chory już. Niby dochodzi do siebie, ale śmiertelnie chory. Ona się nie rusza nadal. I ona się zrobiła załamana. I tyle tak naprawdę, nie? Bardzo głodny, ona głoduje, ale śmiertelnie chora, śmiertelnie ranna, także ja myślę, że no super, nie poszło nam, taki króciutki odcineczek będzie.
Także musicie mi wybaczyć, nie mam co z tym zrobić. Musiałbym od początku całą historię zaczynać, od pierwszego dnia. Bo tutaj tak mi się wydaje, nie ma save'ów, nie cofamy się. Cofamy się tylko jeden dzień, a nie cofamy się na tym. Także no nie udało nam się, bardzo mi przykro jest. Wyglądało dobrze, znaczy wydawało mi się, że jest dobrze po ostatnim odcinku. Ale jak teraz włączyłem grę, to ona była ciężko ranna i wydaje mi się, że ona nie była wcześniej ciężko ranna. Więc pewnie nas gra po prostu przechytrzyła. Zrobiła nam chorobę, gdzie jej nie było. No ale już wtedy na takie rzeczy to ja nie mogę nic poradzić. Ja sobie sprawdzę ostatni odcineczek jeszcze i zobaczę mniej więcej, jak my żeśmy wrócili, czy my naprawdę byliśmy chorzy ciężko. No ale rzeczy mamy dużo, naprawdę. Patrzcie, dwa karabiny, 16 amunicji, kamizelka. No to wszystko mamy, szczerze mówiąc. No ale on i ona, on wstanie. On jest śmiertelnie chory, ale wstanie. A ona jest śmiertelnie chora, ale nie wstanie, bo ona jest, kurde, załamana. Także myślę, że tym smutnym akcentem będziemy tu sobie zakończać. 20 jakoś minut wyszło, 20 minut odcinka. No nic nie poradzimy. Nie chcę tutaj przyciągać. Także mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, że wam się podobała ta seria. Bo też pewnie już będziemy tę serię zakończać. Także na ten moment ode mnie wszystko, smutne historie. Kto chce sobie zagrać, to zachęcam, zapraszam, żeby sobie zakupić tą grę na Steamie czy na jakiejś innej platformie. Bardzo jest fajna, bardzo sympatycznie się gra, można dużo rzeczy zrobić inaczej niż ja zrobiłem tak naprawdę. A na ten moment to będzie wszystko. Także trzymajcie się i cześć, cześć.